Koncerty symfoniczne i operetkowe, wydarzenia zamknięte i plenerowe, znani goście, soliści, coś dla dojrzałych melomanów, dzieci, a nawet fanów muzyki rockowej. 35. sezon Filharmonii Sudeckiej zapowiada się niezmiernie interesująco. Jego inauguracja nastąpi już 7 września podczas koncertu poświęconemu Czajkowskiemu oraz Musorgskiemu. Na wydarzenie rozpoczynające kolejny 35. sezon zaproszony został gość specjalny. Jako solista na scenie zaprezentuje się Konstanty Andrzej Kulka. Muzycy wystąpią pod batutą dyrygenta i dyrektora Filharmonii Jerzego Koska. W pierwszej części usłyszymy koncert skrzypcowy D-dur Piotra Czajkowskiego, w drugiej natomiast obrazki z wystawy Musorgskiego zainspirowane wystawą szkiców malarskich. Na scenie stanie wtedy olbrzymi telebim. Dlatego też każda z części utworu muzycznego łączy się z konkretnym obrazem. I chcieliśmy jednocześnie grając zaprezentować melomanom właśnie ten szkic, czy ten obraz, żeby publiczność miała jakieś takie większe zrozumienie, co akurat, na co zwrócił uwagę Musorski i dlaczego tak to akurat odebrał. We wrześniu czekają nas również 4 inne wydarzenia muzyczne przygotowane przez Wałbrzyską Filharmonię. Już 14 wraz z orkiestrą wystąpi Janusz Radek z własną interpretacją polskich przebojów. Dzień później odbędzie się koncert jubileuszowy zespołu Futyma Quintet. 21 września z kolei usłyszymy dyplomantów Akademii Muzycznej z Poznania. Natomiast w ostatni piątek miesiąca w hali Osiru pojawi się Leszek Cichoński oraz Ewelina Flinta, którzy wraz z orkiestrą Filharmonii przedstawią aranżację utworów Jimiego Hendrixa. Niektóre partie, w czasie których zespół rockowy gra sam, są improwizacje gitarowe, są też nie do końca obliczone, jak to długo będzie trwało. W tym momencie zależy od tego feelingu, który jest w muzykach rockowych. I to moja rola jest w tym momencie domyślić się, kiedy ta fraza już się kończy i żeby wprowadzić następną część. W październiku natomiast czeka nas spotkanie z muzyką znaną ze srebrnego ekranu. Przez 3 dni usłyszymy m.in. tematy związane z polską kinematografią oraz filmami animowanymi. A zakończymy Dni Muzyki Filmowej w niedzielę 21 października koncertem z muzyką, w której zabrzmią tematy światowych filmów srebrnego ekranu, tak zwane przeboje srebrnego ekranu, czyli usłyszymy na pewno znane motywy z tych największych filmów światowych, jak Ojciec Chrzestny, Piraci z Karaibów. Oczywiście w całym sezonie znajdzie się dużo więcej wydarzeń muzycznych, na które warto wybrać się całymi rodzinami. Szczegółowy plan znaleźć będzie można zarówno na stronach Filharmonii Sudeckiej oraz w samej placówce. Inauguracja 35. sezonu już 7 września o godzinie 19:00.